U nas, proszę Państwa, w Radio Koncita najciekawszy. Janek Witek też bardzo kochał nowości. Uwielbiał Francję, że odważna, że dużo elektrowni atomowych we Francji. Ale widzicie Państwo, teraz to się wszystko zmieniło. No, Janek Witek strasznie mi zazdrościł znajomości greki, hebrajskiego języka, znajomości Pisma Świętego Biblii. No bo dzisiaj to wiecie Państwo, nikt nic nie wie, a wymagane by było, że skoro Warszawa jest kościelna, żeby ludzie interesowali się Pismem Świętym, ba, nawet żeby mogli badać, bo to bardzo ciekawy temat. A skąd? Zakochaj się w Warszawie, zakochaj się w Warszawie, a Warszawa to po prostu mówią, że mydło i powidło, nic ciekawego nie ma. Lecą do Bułgarii, tutaj 507 jak jechałam, to do Bułgarii. O, pojedziecie, my polecimy do Bułgarii, mówi jedna do drugiej. Polecimy. No pewnie dlatego, że sąsiadka była tam, się pochwaliła. No to, że sąsiadka.